Hej, witam Was w kolejnym filmie. Z racji tego, że bardzo chętnie oglądacie wideo związane z tym, czy warto iść na studia, które zresztą podlinkuję Wam na dole. Dzisiaj postanowiłam zrobić taką drugą część związaną ze studiami, mianowicie opowiem Wam o studiach dziennych i zaocznych. Jeśli jesteście tegorocznymi maturzystami, trzymam za Was kciuki i też na pewno macie problem z wyborem, czy na pewno, prawdopodobnie macie problem z wyborem, myślicie co wybrać, gdzie pójść, także mam nadzieję, że ten film Wam się przyda. Ja byłam na takich i na takich studiach, więc opowiem Wam troszeczkę o minusach i o plusach i o własnych doświadczeniach. Zacznijmy od studiów w trybie dziennym, ponieważ były to też studia, które były to też studia, na które się zdecydowałam początkowo. Robiłam w ten sposób swój licencjat. Jeśli chodzi o takie studia w trybie dziennym, jest to takie, z perspektywy czasu widzę, że było to takie przedłużenie szkoły, było to przedłużenie liceum, przedłużenie też trochę młodości, czasu wolnego. Niewiele różniło się to w swoim trybie od szkoły. Jedyne, co się zmieniło tak naprawdę, to to, że niekoniecznie jakiś jest taki proporcjonalny podział godzin na dany dzień, ponieważ mimo tego, że studia dzienne opierają się na tym, że z reguły trwają 5 dni w tygodniu, ale zdarzały mi się semestry, w których miałam 3 razy w tygodniu zajęcia, bądź 4 razy w tygodniu zajęcia, ale na przykład w piątek musiałam jechać na godzinę 7 na 2 godziny, więc nie było to tak jak w szkole, że jesteśmy od 8 do 15, od 7 do 16, od 9 do 14, tylko po prostu czasem przyjeżdżacie na zajęcia, na uczelnię na jakieś 2-3 godziny, bądź też z rana macie 3 godziny wykładów, w których na przykład nie musicie uczestniczyć, bądź też nie chcecie uczestniczyć, a na ćwiczenia późniejsze musicie chodzić. W związku z tym ten tryb dnia jest troszeczkę, powiedziałabym, rozdzielony i niekiedy to uprzykrza życie, jeśli chcecie robić coś więcej oprócz chodzenia do szkoły. Na studiach w trybie dziennym trudno chodzi się do pracy, jednak jeśli musicie iść lub jeśli chcecie, no to oczywiście możecie to robić w weekendy. Możecie to też liczyć na to, że wraz z kolejnym rokiem będzie tych zajęć coraz mniej. Ja na ostatnim roku, czyli na trzecim roku, miałam zajęcia tak naprawdę 2 razy w tygodniu, może 3, więc tak naprawdę miałam 4-5 dni wolnego w tygodniu i mogłam sobie spokojnie chodzić do pracy, ale to też zależy od tego, na jakich studiach jesteście, ponieważ na różnych studiach będziecie mieli różny program, wymogi, liczby i godziny zajęć, więc to wszystko zależy od studiów, od kierunku, jaki sobie po prostu wybierzecie. Najbardziej jednak trzeba byłoby się skupić na tym, że jest to przedłużenie liceum, czyli macie swoją grupę, z którą dobrze się znacie, macie nauczycieli, wykładowców, z którymi też macie kontakt, znają Was po imieniu, po nazwisku. Zależy od wielkości uczelni, ale na pewno znacie swój rok, inne grupy, niekiedy pół uczelni albo całą, właśnie zależy od jej wielkości. Jesteście w takim trybie studenckim, towarzyskim, to takie prawdziwe życie studenckie, macie czas na, wiecie, imprezowanie, odpoczynek, relaks, wyjeżdżanie ze znajomymi, koncerty itd. Ma to swoje ogromne plusy, ponieważ myślę, że każdy w swoim życiu chciałby mieć jeszcze taki czas na takie frywolne życie, studiowanie, ale też troszeczkę zabawę. Myślę, że każdemu, kto studiuje, trochę się od życia należy. Aczkolwiek to oczywiście jest zależne od tego, w jakiej sytuacji życiowej jesteście, ponieważ jeśli właśnie musicie iść do pracy i możecie chodzić na weekendy i Wam to wystarczy, no to świetnie, możecie iść na takie studia i przy okazji korzystać sobie z życia, ale jeśli potrzebujecie pracować więcej lub chcecie, no to niestety na studiach dziennych będzie to trochę trudne. Jeśli teraz chodzi o studia moje magisterskie, czyli poszłam już na nie w trybie zaocznym, zajęcia odbywają się 2 dni w tygodniu, tak naprawdę w sobotę i w niedzielę, co 2 tygodnie. Są to wtedy dni, w których tak naprawdę jesteście na uczelni od rana do wieczora, od 8 do 18, czy od 8 do 20, różnie to wychodzi, chociaż ja do 20 nigdy nie miałam, ale do 19 zdarzało się.
Chyba, że w przypadku jakichś wyjazdów, zajęć poza uczelnią, bo też takie miałam, ale to zależy od uczelni, od trybu i tak dalej. Generalnie są to zajęcia w soboty i w niedzielę, czyli w weekendy co 2 tygodnie. Taki tryb zajęć umożliwia Wam w 100% pójście do pracy, jeśli musicie albo chcecie, cały czas to powtarzam, na pełen etat. Tak naprawdę macie od poniedziałku do piątku wolne, plus co drugi weekend, więc możecie sobie tutaj, że tak powiem, dopasować grafik pracy do Waszych możliwości i do tego, ile chcecie pracować. Jeśli macie też jakąś pasję, w której chcielibyście się poświęcić, którą chcielibyście rozwinąć oprócz chodzenia na uczelnię, no to jest to też bardzo dobry pomysł, ponieważ macie dużo czasu wolnego i w zupełności możecie porobić sobie to, co kochacie, to, co lubicie robić, a przy okazji studiować i jednak mieć te wykształcenie, które i tak mielibyście na przykład w trybie dziennym, tylko tam na tą pasję czy na pracę mielibyście zdecydowanie mniej czasu. Ogromnym jednak minusem jest fakt, że to już nie jest takie studiowanie, o którym niekiedy się marzy, czyli macie zdecydowanie mniej czasu wolnego dla znajomych, już się tak nie chodzi na jakieś imprezy i tak dalej, ponieważ z czasem zmieniają Wam się priorytety. Czasem zaczynacie się skupiać na pracy tak bardzo, że tak naprawdę uczelnia Wam zaczyna w pewnym momencie przeszkadzać, więc dla mnie tryb zaoczny jest takim zupełnym zakończeniem życia studenckiego i skierowaniu się i skupieniu się na pracy tak naprawdę, już nie nawet na studiach, ale na pracy, przynajmniej w moim przypadku i w przypadku moich znajomych, którzy też studiują ze mną, tak było i niekiedy tęsknimy za tymi czasami, kiedy studiowało się dziennie. Należy również podkreślić fakt, że studia zaoczne są płatne. Oczywiście możecie iść na studia dzienne również płatne, ale zaocznych nie ma darmo. Za takie studia już musicie zapłacić, więc wiąże się to, jakby nie patrzeć, z jakimiś wydatkami. To już nie jest takie studiowanie jak w trybie dziennym, ponieważ niezbyt dobrze znacie się ze swoją grupą, ze swoim rokiem, to już w ogóle. Często nauczyciele czy wykładowcy Was tak naprawdę nie znają, nawet nie wiedzą jak macie na imię. I to już jest coś zupełnie innego, zależy wszystko od tego, jakie macie oczekiwania i co chcielibyście robić, co chcielibyście widzieć. Moim zdaniem te dwa tryby studiów są naprawdę dosyć ciekawymi modelami, mogłabym tak powiedzieć. Ja osobiście studiowałam tak i chyba wszystkim to polecę. Polecam, aby na studia licencjackie pójść dziennie i dać sobie jeszcze czas na takie właśnie frywolne studiowanie, uczenie się, bawienie, poznawanie ludzi, kiedy macie na wszystko czas i jeszcze nie jesteście, wiecie, dorosłymi. Natomiast jeśli chodzi o studia magisterskie, które trwają kolejne 2 lata, to jednak warto iść na studia zaoczne. Dlaczego? Pomyślcie, ile osób jest na Waszym roku. To jest z reguły spokojnie 100 osób, 130. I wszyscy kończą podobną specjalność, podobny kierunek. I teraz, czym macie się kiedyś wyróżnić, jeśli wszyscy skończyliście te same studia, jesteście oczywiście w cudzysłowie tak samo wykształceni, macie ten sam papierek i na przykład nie macie żadnego doświadczenia. I wtedy na rynku pracy pojawia się niekiedy problem dla Was, ponieważ właśnie jest dużo ludzi wykształconych podobnie, ale czym się na tym rynku pracy właśnie wyróżnić, na co zwrócić uwagę? Tutaj z ratunkiem przychodzą właśnie studia zaoczne, w których możecie pracować. Jakby nie patrzeć, uważam, że praca jest bardzo ważna w jakimkolwiek, na jakim kierunku byście nie byli, ponieważ nic nie jest cenniejszego od doświadczenia, które możecie zdobyć, czy to na stażu, czy to na praktykach, czy to już normalnie pracując w jakimś konkretnym miejscu. I wcale to nie musi być coś stricte związanego z Waszym kierunkiem. Oczywiście idealnie, świetnie jakby było, ale każde doświadczenie jest ważne. Zdobycie znajomości, kontaktów, doświadczenia, umiejętności, a może poszerzyć jakieś swoje zainteresowania. Naprawdę to jest istotne, ponieważ wychodząc tak na świeżo ze studiów, nie macie takich umiejętności praktycznych, które pomogą Wam tam kiedyś w pracy. I zdecydowanie dobrym pomysłem jest to, aby już gdzieś tam pracować, załapać się w jakiejś firmie, na jakimś stażu czy na jakichś praktykach,
Myślę, że doświadczenie jest czymś naprawdę istotnym i na pewno Wam gdzieś to kiedyś w przyszłości zaplusuje, jeśli będziecie już szukali pracy. Także tak starałam się jak najbardziej obiektywnie opisać Wam te studia dzienne i zaoczne. Widzicie, czym się różni. Wiecie, jak ja zrobiłam i teraz decyzja tak naprawdę należy już do Was. Mam nadzieję, że ten film Wam się przyda. Jeśli tak, zostawcie koniecznie kciuka w górze i widzimy się już niedługo w następnych filmach. Pa!